Dobry wieczór, dolar! Otrzymuję złoto i władzę nad miastem. Siadaj, pała! Ekran, aż ci miłeś! Yeah. O Jezu! Nie wierzę! Dobra, Danusia, 1800 dolarków zarobili? Siemanejro! Witam was, wujek Dolar w 10. odcinku Uncle Dollar Show! Wyświetlenia poprzednich odcinków. Widzę, że kanał się rozwija pod tym względem. Oglądających jest coraz więcej z odcinka na odcinek. Dzięki wszystkim widzom, że jesteście tu z nami, że oglądacie nas, że nas wspieracie. Przejdziemy w tym momencie do przedstawienia naszych graczy. Zagrają z nami dzisiaj DJ Mietę! Siemano, siemano, siemano! Monika! I Mateusz! Siema wszystkim! Witajcie serdecznie. Oczywiście, jak to u wujka Dolara, zagramy dzisiaj o szeleszczące 400, które zgarnie ktoś z was. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić tutaj razem ze mną. Stworzymy fajny show dla naszych widzów. Oczywiście też, jak to u wujka Dolara, każdy z graczy na sam początek dostaje po 700. Dla widzów jeszcze mam taką informację, że zbliżamy się do końca pierwszego sezonu Uncle Dollar Show, więc pamiętajcie, że będziecie mogli zagłosować na trzeciego gracza, który wystąpi w odcinku finałowym, a główna nagroda cały czas jest niespodzianką jeszcze, ale chcę wam powiedzieć, że to będzie coś specjalnego. Czekajcie do końca sezonu, żeby się dowiedzieć, o co zawalczą gracze. W tym momencie przejdziemy już do naszego pierwszego wspaniałego gracza, którym jest DJ Mietek. Część z was DJ Mietka już zapewne zna z takich hitów jak Nie mogę cię zapomnieć, ciebie nie ma już. Ja to DJ Projekt i świetnego numeru Tylko Bounce. Najnowszy trochę za późno. Jak również kurs na bar. Dużo koncertuje, dużo gra, DJ Mietę! Tak, gram, polubię grać, dziś zagram z wujkiem Dolarem. Życzę ci powodzenia. Przejdziemy do gry, tasujemy karty, przełożymy jeszcze i rozkładamy. Którą kartę odkrywamy? Drugą od lewej. Druga od lewej, proszę bardzo, pięć oczek, piękny strzał. Idziemy 5 kół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy kartę zieloną, czyli kasa. Pierwsza kaska zarobiona, stówka ląduje u DJ-a Mietka na koncie. I przechodzimy teraz do wisienki na dzisiejszym torcie. Jedyna tutaj dziewczyna, Monika. Witamy cię serdecznie. Powiedz parę słów od siebie. Hej, jestem Monika, dziewczyna mechanika, a rzeczy niemożliwe robię od ręki. Trzeba poczekać. Świetnie się przedstawiłaś. Życzę ci tak samo jak wszystkim graczom dużo szczęścia w dzisiejszej grze. Czy twój ruch okaże się szczęśliwy? Zaraz to pokażę stół, pokażą karty. Druga z prawej. Druga z prawej, proszę bardzo. Jedno oczko. Co kryje pole numer jeden? Karta żółta, czyli pytanie quizowe. Czy żółw bez skorupy jest A. bezdomny, B. nudystą, C. nagi? Czas start. Bezdomny. To bardzo wesoła odpowiedź, natomiast no, żółw bez skrupy jest po prostu nagi, także niestety nie możemy ci uznać tej odpowiedzi. Bardzo nam przykro. Słabo mi idzie. Nic się nie stało. Będę trzymał kciuki przy następnym rzucie. A w tym momencie już przechodzimy do naszego trzeciego gracza, którym jest dzisiaj Mateusz. Witamy Mateusza. Siema wszystkim, jestem Mateusz. Na co dzień mieszkam pod tym Białymstoku, a w wolnych chwilach uprawiam sport. Głównie są to biegi długodystansowe, półmaratony. No i do tego jeszcze trochę siłowni dorzucam, żeby siły jeszcze trochę utrzymać. A ty jeszcze masz w ogóle siłę? Mateusz Zuch. Dlatego jeszcze jakoś funkcjonuje. Mateusz, życzę ci powodzenia. To tak na dobry początek może trzecia od prawej. Trzecia od prawej, proszę bardzo.
trzy oczka. Raz, dwa i trzy. I w polu numer trzy czeka karta czerwona. Jedziemy. Wymień trzy inne nazwy dla wykałaczki. Czas start. O kurde, czekaj. Nie. Dajesz, nie. Mateusz, czas leci. Przykro mi bardzo, Mateusz, czas minął. Siada jedynka. Siadaj, pała. Jakże nam przykro, jak mi wszyscy ubolewają, współczują ci, Mateusz. No niestety, kaski nie zarabiasz. I wracamy do DJ-a Mietka. Co teraz zrobi DJ Mietek? Czy spadnie mu czapka z głowy podczas zadania? Jak to dowiecie się, już nie bałem. Jeszcze jedna chwila, jeszcze jeden moment. Karty potasowane, rozkładamy. Przypomina mi się, wiesz, pamiętasz kiedyś na Wolumenie, jak grali te trzy karty tam? O kurwa. Tam pierdali z tyłu? No jakżeż nie, no ja jestem ten rocznik, który tam bywał. Trzecia od lewej. Trzecia od lewej, proszę bardzo. Dwa oczka. Tym razem niestety słabszy ruch, ale dobrze, jesteś dobrze. I tak pierwszy. Raz i dwa. DJ Mietek w polu. Siedem, w którym czeka na niego Extra Face. No niestety kaska to nie jest... Dawaj, Extra Face. Pokaż. Siema, już nie tyle. No. Pięknie. I am Kurt Courier. Pamiętacie Babies and Butters? Lecimy do Moniki, karty potasowałem, rozkładamy. Trzecia od lewej. Trzecia od lewej, proszę bardzo, dwa oczka. Nie mam dzisiaj szczęścia. Raz i dwa. Monika ląduje w polu numer trzy, w którym czeka na nią... $1,000,000. Karta trzy pola w przód. Elegancko, dodatkowy booster. To szczęście nam plansza koryguje. Raz, dwa, trzy. W tym momencie przechodzimy do naszego wysportowanego Mateusza. Czy ty teraz wystrzelisz, tam biegasz? Aby butów nie zgubić. To tego ci życzę. Jeśli trzeba pomóc, puchnij, dmuchnij. To teraz trzecia od prawej. Trzecia od prawej, proszę bardzo. Dwa oczka. Raz i dwa. I w polu numer 5 mamy kartę piącha. Osty. Także uważajcie. A ja już wiem, co zostanie. I wracamy do naszego DJ-a Mietka. Patrz co się dzieje. I twój ruch. I trzecia od lewej. Cztery oczka. I okazuje się, że Mietek jako pierwszy wjeżdża na poziom drugi. Piękny ruch. 3 i 4. No i co tam jest? Co tam mamy? Kaskę? Extra Voice! O, pięknie. Coś DJ Mietek zbiera dzisiaj same śmieszne karty, ale że kolejkę skończył, to zdejmujemy już Extra Face'a, ale nakładamy Extra Voice. No i co? Możemy w polityce porozmawiać. O piście platformie. Może się kurczę pochodzimy. Tak. Trzy dni swoje zrobiły. Coś ci mieć, głos spadł. No tak. I przechodzimy do Moniki. Którą kartę odkrywamy? Druga z prawej. Proszę bardzo, cztery oczka. Najlepszy strzał jak do tej pory. Raz, dwa, trzy. I wjeżdżamy. I cztery. Co kryje pole 10? Jedno pole w przód. Monika dzisiaj ma duże szczęście. Okazuje się, dogania Mietka. I przechodzimy do Mateusza. No dobra, wujas. To teraz druga z lewej. Druga od lewej, proszę bardzo. Trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Polu numer 8 mamy. Kartę zieloną. Kasa. 200 ląduje na twoim koncie. I przechodzimy do... Coś się dzieje. Śmiesznie brzmiącego DJ-a Mietka. Śmiesznie tajującego dolara.
Coś słyszałem, że jakiś nowy kawałek niedawno wypuściłeś. Może powiedz parę słów. Powiem ci tak, gdzie ostatni kawałek, kurs na bar. Brzmi dobrze. Fajny telewizor zrobiliśmy na statku, podczas imprezy na statku w Augustowie. Już mi się podoba. No. To ty pływasz na tym statku. A to byłaś na takim statku? No, na tym statku, wiesz. W tą sobotę byłaś? Byłaś na tej imprezie? Nie, jak zaczynałam, że te statki wchodziły na tej imprezie, tak. A. W pierwszym roku. A na początku, 9 lat temu. Fajnie, że się odbywają, bo to jest coś zupełnie innego i naprawdę warto, to dopiero i tak za rok kolejna edycja, nie? Ale jakby klub przeniesiony na wodę, nie? DJ mnie tak zaprasza na imprezy dyskotekowe na statku w Augustowie i oczywiście, jak już zakończymy ten odcinek, skończycie oglądać, to robimy kurs na bar! Wyklaska pusta! Mylasz tu życia, tak. Karty potasujemy jeszcze raz. Trzecia z lewej. Pięcioczek, no pięknie. Nie, że teraz będzie mnie pio powalił, wie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w polu 16 czeka na niego. Karta biała. Neutral. Nikt ci za bardzo nie zaszkodzi. Na piątkę. A ty. Nie pykło, no. Zobacz, na minę Mateusza. Kartę, nie wierzę. Zdejmujemy też ekstra voice DJ-a i przechodzimy do Moniki. Monika tak sobie cichutko siedzi, a tutaj Monika trzeba walczyć ostro. I do przodu, to moje hasło. Dobre. Zawzięty bój trwa, trzeba to wygrać. Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej, proszę bardzo. Jedno oczko. Jedno oczko. I w polu 12 karta zielona. Dzięki temu zarabiasz 300 i przechodzimy do naszego Mateusza, który tutaj znowu coś się ślizga po tej planszy. Dosłownie, ja to się nie mogę rozpędzić w ogóle. Ale może teraz zobaczymy. Ale właśnie, może to teraz. No to dawaj, ma. Teraz drugą od prawej. Druga od prawej, proszę bardzo. Trzy oczka. Dwa, trzy. W polu 11 czeka na niego. Dwa polo w przód. Tym razem plansza trochę ci pomaga, żebyś trochę podskoczył. Już nie jesteś ostatni. Raz i dwa. I przechodzimy do DJ-a Mietka. No to kasuj. Czy DJ Mietek zakończy grę w tej kolejce? Nie ma takiej możliwości, ale zażartować można. Druga od prawej. Druga od prawej. Cztery oczka. Konsekwentnie do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. I w polu 20. Karta zielona. Kasa. 400 na twoje konto. Bardzo dziękuję. I przechodzimy do Moniki. No, bo karty działają. Musisz chuchać mocniej. Chuchać? Więcej szczęścia te karty. Magia działa. Jezu, po weekendowy huk. Monika. Dobra, pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej. Pięć oczek, pięknie. Dobrze uchałeś. Jest moc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W polu 17 mamy 3 pola w przód. Niesamowite szczęście ma Monika. No, kurde, wujku. Raz, dwa, trzy. I lądujesz na polu 20 razem z DJ-em Mietkiem. Zaczynasz być w ścisłej czołówce. Gratulacje. Możecie dać sobie buziaczka. I przechodzimy do Mateusza. Czy Mateusz zejdzie w końcu z bieżni? Czy zacznie biec po planszy Dolaropolis? Mateusz blady jakiś jest. Otwórz okno. Ja na razie zbłądziłem. Czy Mateusz dogoni biegnącą parę graczy? Monikę i DJ-a Mietka. Dowiecie się już za parę sekund, jak Mateusz wylosuje kartę. Wiesz co, wujas, to teraz ty weź tam jeszcze też dmuchnij. Ale słabiej, słabiej. DJ Mietek czaruje, sprawdzimy, czy jego czary są tobie pomocne, czy nie. Krywamy. O, Monika też. To będzie ostro, Mateusz. Jedno oczko jak nic. Jedno oczko i piorun. Teraz tak już na poważnie. Dawaj, dawaj. Trzecia z prawej. Trzecia z prawej, proszę bardzo. Trzy oczka. Raz, dwa, trzy. I w polu 16 mamy piorun. Nie wierzę.
Rozkładamy karty i twój ruch. Pierwsza z lewej. Pierwsza z lewej, proszę bardzo. Jedno oczko. Wujek tam trochę po cichu przyczarował. Lądujesz na polu 15. Przechodzimy w tym momencie znowu do DJ-a Mietka. Tu już zaczyna się robić coraz bardziej gorąco na planszy. No i DJ. Trzecia od lewej. Sześć oczek! Pięknie! Wjeżdżamy na level trzeci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Trzy pola dzielą tylko DJ-a Mietka od pola finałowego. I w polu mamy kartę żółtą. Szansa na zarobienie sporej kaski. Sześć stów wisi w powietrzu. I szansa na zrobienie z siebie idioty. Dawaj. Co się stanie, jak kura skończy 3 lata? A. Zmieni kurnik. B. Zacznie czwarty rok. C. Zniesie jajko. Czas start. Zacznie czwarty rok. I to jest poprawna odpowiedź. Gratulacje. I na twoje konto leci 6 stóweczek. Jaka będzie odpowiedź kolejnych graczy? Musi być mocna. Masz 1000, zastanów się. I lecimy. Rób. Twoje czary nie dosięgną mnie. No i już, co już robimy? Są, już są obok ciebie. Ja odpycham, nie ma. Druga z prawej. Druga z prawej, proszę bardzo, 3 oczka. I w polu 23 na Monikę czeka karta zielona, kasa. Gratulacje, 5 stóweczek leci na twoje konto. I jaka będzie odpowiedź Mateusza? Jak wykonam ruch, to chciałbym piochę wykorzystać, tą, którą mam. O, to rozsądnie. I piocha leci na DJ-a Mietka. A DJ Mietek ma kartę białą i ma wyjście. I DJ Mietek używa kartę neutral. Mietek już nie ma neutrala, więc o ile nie trafi tej czwórki przy swoim ruchu, no to jeszcze macie szansę, żeby tutaj coś zadziałać na tej planszy. Po użyciu piochy twój ruch. Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej, proszę bardzo, 6 oczek. No w końcu Mateusz się rozpędza. I w polu 21 karta żółta. No to dawajcie. Statek ma 150 łokci długości. Ile łokci ma kapitan? A. 170. B. 2. C. 12. Czas start. Będę totalnie strzelał, bo nie wiem, ale... B. I to jest prawidłowa odpowiedź. Podpuściłeś nas tu wszystkich. I na twoje konto leci 6 stówek. No. Ja rozumiem, w końcu jakaś kaska. Powiem szczerze, że jak powiedziałeś, że nie wiesz, to aż mi serce mocniej zabiło, wystraszyłem się. I przechodzimy do Mietka. No, powiem szczerze, że Monika trochę tutaj dała ciała, bo mogła się zabrodzić na kolejkę, ale niestety nie zrobiła tego, dzięki czemu masz ogromną szansę, żeby teraz wygrać. Jo, druga od lewej. Albo pierwszy, nie. Gracze czarują pozostali, no. Pierwsza od prawej, dobra, pierwsza od prawej. Pierwsza od prawej, proszę bardzo, 5 oczek! Idziemy! Raz, dwa, trzy... I mamy finał! Gratulacje! Dzisiejszym zwycięzcą jest DJ Mietek! Ląduje z 1800 dolarów egzekwo z Dorotą z 9 odcinka na tabeli zwycięzców sezonu, także ostro się zaczyna. Mieliśmy tutaj dzisiaj z DJ-em Mietkiem taką cichą umowę przed nagraniem, że jeżeli uda mu się wygrać ten odcinek, to sprezentuje mu swoją czapkę z dolarem. Tym oto sposobem stało się, że DJ Mietek dzisiaj wygrał, więc czapka należy do ciebie. Umówimy się jakoś po nagraniu, żebyś odebrał. Także ląduje czapeczka u DJ-a Mietka. Dziękuję, dziękuję. Przypominam jeszcze wszystkim widzom o
zbiórce, która została utworzona po pierwszym odcinku specjalnym. Wujek Dolar wpłacił na konto Fundacji Pomóż Mi 5700 zł i wpłacę chętnie jeszcze raz taką kwotę. Jeśli wy wpłacicie na stronie zrzutki widzów Wujka Dolara 100 tysięcy złotych jako widzowie i pomóżmy tym potrzebującym dzieciakom, bo Fundacja Pomóż Mi naprawdę robi dobrą robotę i warto wspierać takie inicjatywy. Pomagajmy tym dzieciom, bo naprawdę pomaganie działa pustki. Ja powiem krótko, pomagamy, wpłacamy i zbieramy 100 tysięcy. Pomagajmy tym dzieciakom, bo potrzebują naszej pomocy, okażmy swoje dobre serducha. Widzów poproszę, żeby zostali do końca, bo jak zwykle u Wujka Dolara na samym końcu będą wycięte sceny, a uwierzcie, że tu działo się sporo w tych fragmentach, których nie widzieliście w trakcie odcinka. Wszystkim widzom w tym momencie już serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami do końca dzisiaj. Graczom też pięknie dziękuję, wspaniale się dzisiaj z wami bawiłem. Do zobaczenia w przyszłości, trzymajcie się, cześć! Cześć. Jezu, aż tak. Po weekendowy huch. Dobrze, że nie ma 5D. Zapomniałem, że mikrofon głośny możecie słyszeć. Przepraszam, to niechcące było. Dobra, karty przełożone. Smaruję właśnie pędzelkiem. Mamy Wikol, da się? Klej zacznie działać, to będzie ciekawie na koniec. Wikol to do drewna. Chyba, że Dolar jest starym drewniakiem. No. A weź zobacz, no. jaka była druga od lewej. Tą, co byś odpalił. No weź tak. Lepsza. Lepsza by była. Zaczynasz mieć budżet taki, że jakbyś potrzebował robić zakupy, to już możesz albo fryzera, albo piąchę śmiało kupować. A Mieciu chciał w Biedronce wydać. Zabrali, oszukali. Mają rozmach.